Początek euforyczny, patrząc z punktu widzenia oczywiście nas, już ludzi innego pokolenia, którzy dostrzegają jeszcze te ostatnie pokolenie prawdziwych powstańców, uczestników. Różnie to można oceniać. Faktem jest, że nie należy zapominać, że jednak była to klęska, morze krwi, morze gruzów. A co by nie powiedzieć, to jednak nawiązywaliśmy i do tego, ja już mówię 40 lat później, w 89 roku, również powstańcami, którzy w tym uczestniczyli. Możemy powiedzieć, że wygraliśmy w 89, wykorzystując te korzenie, które były w powstaniu, które były z końcem wojny, które były w 56, 70, 68. Wygraliśmy. Mamy Polskę, mamy demokratyczną Polskę, choć dzisiaj z tą demokratyczną Polską, no to mogliśmy podyskutować. Łaszcz! Za mną! Marsz! Po raz 75 obchodzimy to tragiczną w dziejach Polski sytuację, rocznicę Powstania Warszawskiego, wielkiego zrywu patriotycznego. To miało na celu także to demonstrowanie siły i przywitanie wojsk sowieckich w Warszawie. Wtedy nie zdawano sobie sprawy z tego, że wpadamy w sidła kolejnego totalitaryzmu, ale po wielu, wielu latach dzisiaj pamiętamy pamięć tego Powstania Warszawskiego czcimy także jako utorowanie tej drogi do naszej niezależności, do naszej wolności. Dzięki Solidarności, dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, do struktur NATO możemy dzisiaj się czuć bezpieczni, ale cześć i chwała bohaterom tamtych czasów jest niezmiernie ważna i pamięć jest niezmiernie istotna w naszej codzienności. Ja chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, jak, co dla mnie oznacza Powstanie Warszawskie, co dla mnie oznacza ta rocznica i co mi przychodzi na myśl, gdy słyszę odgłos tej syreny. Bo myślę sobie wtedy, tak też wspominając trochę mojego pradziadka, który co prawda nie walczył w Powstaniu Warszawskim, natomiast również walczył w Armii Krajowej, również opowiadał mi wielokrotnie, bo miałem to szczęście, że mój pradziadek żył dosyć długo i mogłem go poznać, o tym, jak straszna jest wojna i czym jest wojna. I tak naprawdę słysząc tą syrenę i myśląc sobie, co ci ludzie czuli w tamtym momencie, kiedy wiedzieli, że właściwie idą na walkę, no nie chciałbym powiedzieć przegraną, ale taką, która musi być okupiona wielkimi ofiarami i którzy wychodzą z domu i wiedzą, że mogą już nigdy do niego nie wrócić. Ja dziękuję wszystkim tym ludziom i w tym momencie, kiedy ta syrena wyje, dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy nie tylko wtedy, ale w całym tym okresie II wojny światowej wykazywali się taką postawą, bo myślę sobie, że dzięki temu ja nie muszę dzisiaj wstawać rano i zastanawiać się, czy wrócę jutro do domu. To jest dla mnie niezwykle ważne, ale myślę, że powinno być ważne dla każdego z nas, także zawsze też bardzo zachęcam do tego, żeby o takich
rocznicach pamiętać. Zachęcam również do tego, i to taki apel z mojej strony, szczególnie do młodzieży, do Młodzieżowej Rady Miasta, którą mam zaszczyt prowadzić, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, którzy pamiętają tamte czasy, żeby się od nich uczyć, żeby zbierać te doświadczenia, których na szczęście my nie musimy zbierać sami, i żeby po prostu być z nimi, dlatego że często są to też osoby samotne, to są to też osoby, które tych wszystkich przyjaciół, których kiedyś mieli, już stracili. Pałaczyk mi żarzywnia wola, kroją się chłopcy od parasola, a żaby grysy mają misy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, czym było powstanie, dlaczego ono właściwie się wydarzyło, dlaczego osoby w naszym wieku, bo jesteśmy młodzi, mamy po 18 lat, 20, niektórzy mniej, i osoby w naszym wieku, 75 lat temu, postanowiły wykazać się odwagą, wykazać się miłością do ojczyzny. Byli niezwykle dojrzali. I ja dzisiaj, stojąc tutaj, mając 18 lat, zastanawiam się w swojej głowie, czy ja mogłabym i czy byłabym w stanie poświęcić tak wiele dla przyszłych pokoleń. Dwa dni temu wróciłam z Warszawy, z obchodów upamiętnienia Powstania Warszawskiego razem z powstańcami. I oni mówili mi: Basia, to nie chodzi o to, żebyście wy o nas pamiętali, tylko to chodzi o to, żebyście pamiętali o naszym czynie. To nie chodziło o nas, to nie chodziło o to, żebyśmy my żyli w wolnej Polsce. To chodziło o przyszłe pokolenia. Nam chodziło o to, żeby nasze dzieci, wnuki czy prawnuki żyli w wolnej Polsce. Bo ktoś musiał zginąć, żeby ktoś dzisiaj w wolnym kraju mógł żyć. Trafiłem na taki cytat z dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Udakowskiego, który powiedział tak: naśladowanie powstańców jest w sumie bardzo proste. Wystarczy być odważnym, heroicznym, rzetelnym, przyjacielskim, tolerancyjnym, pomagać słabszym i potrzebującym. Więc z okazji tej rocznicy właśnie tego sobie nam i Państwu życzę, żeby dążyć do tego ideału. Dzięki wielkie. Słuchaj, wiaro, miły tenże słów, ten swój młody duch, pracując za Bóg. Słuchaj, wiaro, miły tenże słów, ten swój młody duch, jak stan.